Jestem Klaudia Głowacka. Mam 15 lat i od 6 lat gram w hokeja na trawie na pozycji bramkarza. Może trochę więcej o tym mało znanym sporcie. Hokej to gra zespołowa, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, gdzie drużyna liczy 11 zawodników wraz z bramkarzem. W porównaniu do hokeja na lodzie gramy piłką, a nie krążkiem. Typowy mecz składa się z dwóch 35-minutowych połów i 10-minutowej przerwy. Gracz może dotknąć piłkę tylko płaską stroną kija i nie może dotykać piłki ciałem. Tylko ja, jako bramkarz, mogę blokować piłkę każdą częścią ciała. Wiosną i latem gramy na powietrzu, natomiast zimą na hali. Przed każdym treningiem muszę się bardzo dokładnie rozciągać, aby uniknąć kontuzji. Trening sprawia, że mogę uwolnić się od rzeczywistości i codziennych problemów. Dużą satysfakcję sprawia mi chwila, w której widzę wyniki mojej ciężkiej pracy. Mimo wielu treningów nie zawsze wszystko mi wychodzi. I bywa, że jestem na siebie zła. To wiem, że nikt nie jest idealny i każdy mój błąd motywuje mnie do dalszej pracy. I pamiętaj, nieważne skąd jesteś, gdzie mieszkasz, jak wielki masz dom, ile masz pieniędzy. Zawsze, ale to zawsze rozwijaj i zarażaj swoją pasję. Na swojej drodze spotkasz ludzi, którzy będą ci rzucać kłody pod nogi, krytykować cię i zniechęcać do dalszej pracy. Ale spotkasz też takich, którzy ci pomogą. Jest jedna zasadnicza rzecz określająca wyjątkowość człowieka. Pasja.